Szkolenia team liderskie przede wszystkim pozwalają mi poznać narzędzia, które usprawniają moją pracę z moimi podopiecznymi. Z jednej strony są to narzędzia związane z wyznaczaniem celów, na przykład metoda GROW czy SMART. Z drugiej strony może być to przywództwo sytuacyjne, czyli Blanchard, które pozwala mi dobrać odpowiedni styl przywództwa współpracy z moim podopiecznym. W mojej ocenie szkolenia team liderskie w naszej firmie dają fantastyczną szansę rozwoju kompetencji miękkich. Z jednej strony przez materiał, który przerabiamy, ale według mnie najlepszą wartością, największą wartością w tych szkoleniach jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi team liderami, w szczególności na drugim i trzecim poziomie szkoleń team liderskich. Dla mnie personalnie to był najważniejszy punkt tych szkoleń. Jeśli chodzi o treści, które poruszamy na szkoleniach dla team liderów, to jednym z ważnych aspektów jest omawianie konkretnych przypadków z życia wziętych, przypadków wziętych z życia naszej firmy, na bazie których możemy wypracowywać konkretne umiejętności, czy też mieć możliwość wypróbowania, przetestowania, poznania konkretnych narzędzi, pozwalających nam lepiej pracować jako team liderzy.